porywa. Kurwa, się zimna jak figs. Normalnie fig zamarza. Ale jest zajebiście. Odkrywając Albanię, tym razem zabieramy Was w kolejne niezwykłe miejsca. Syri i Kalter, czyli błękitne oko Albanii. Miejsce, gdzie z wnętrza ziemi wybija źródło, z którego woda mieni się wszystkimi odcieniami zieleni, turkusu, niebieskiego, aż po granat. Jedno miasto muzeum, Berat, już z nami widzieliście. Jeśli spodobało Wam się miasto tysiąca okien, to nie będziecie zawiedzeni zwiedzając z nami miasto tysiąca schodów, Gjokaster. Sprawdzimy też, czy faktycznie na południu są najlepsze plaże, odwiedzając Ksamil i Lukowo. Będzie i perełka archeologiczna. Butrint. Zapraszamy. Błękitne oko, czyli Syri i Kalter, to jedno z 18 źródeł, które wypływa spod góry Gierę i daje początek rzeki Bystrzycy. Bardzo zimna woda. Kolory mienią się naprawdę różnymi barwami turkusu, zieleni, niebieskiego, aż pod granatowy. Źródło ma około 45 metrów głębokości i do tej pory nie jest tak do końca zbadane. W 1996 roku zostało wpisane na listę pomników przyrody. Albania się zmienia i mnóstwo rzeczy tutaj się zmienia. Jak byłam tutaj pierwszy raz 5 lat temu, to miejsce było totalnie dzikie. Za mną, tam gdzie jest teraz pomost, był taki drewniany pomostek, który cudem się trzymał i ludzie stamtąd skakali do wody, a ta woda, która wybijała z wnętrza ziemi, wybijała ich po prostu do góry. No, takich śmiałków do kąpieli było tutaj niemało. Natomiast teraz nie można wchodzić do tej wody. I w ogóle droga tutaj jest wybrukowana, jest szlaban, płaci się za wstęp 50 leków, więc to jest ciągle mało, bo to jest 50 eurocentów tak naprawdę. No ale widać już tutaj znak czasu, możecie sobie też wypożyczyć hulajnogę, jak nie chce Wam się iść tego kilometra piechotą. Porywa! Kurwa, się zimna jak figs. Normalnie fig zamarza. Ale jest zajebiście! No słuchajcie, teraz to tutaj jest naprawdę cywilizacja, deptak, jak na drodze do Morskiego Oka. 5 lat temu to tutaj w ogóle nic nie było, naprawdę nic, totalnie. Jedna buda, w której można było kupić sobie coś do picia i jedno stoisko z pamiątkami, to było wszystko, a teraz duża zmiana. I tutaj jeszcze cebula alert. Bo parkingi są dwa. Pierwszy kosztuje 500 leków, czyli około 5 euro, a jak pójdziecie wyżej, to jest za 200. A jak znajdziecie miejsce przy drodze, no to po prostu możecie zostawić przy drodze za darmożkę. Jak będziecie wracać z Blue Eye, to po drodze do Gjokastry możecie zobaczyć kamienny most na rzece Drin. I jest on z 1820 roku, więc warto się tutaj zatrzymać chociaż na chwileczkę i zerknąć sobie na okoliczny krajobraz. Przychodzimy do restauracji i pierwsze co dostajemy w Gjokastrze, na zdrowie. Dobre. Jo, dalej, dalej, jo, ajdzie. Jaj, no aż tu, sztuk, my mamy. Jakbyście nie wiedzieli, gdzie się udać, to to jest najlepsza knajpa w Gjokastrze. U podnóża zamku można znaleźć masę wejść do zimnowojennych tuneli, w których w tej chwili kwitnie handel. W tym akurat jest antykwariat i można kupić stroje, hełmy z epoki, a nawet repliki broni czy jakieś pozostałości po broni. Thank you.
jakbyście się zamierzali dostać do obelisku, to w dzielnicy Bazar, koło Irish Pubu, jest takie niepozorne wejście jakby komuś do mieszkania. Te schodki do góry i tam jest obelisk. Bardzo jednak Wam polecamy, żeby zgubić się w tych uliczkach Starego Miasta i przyjść tutaj, gdzie jest ten obelisk edukacji, dlatego, bo stąd jest przepiękny widok na całą okolicę, przepiękna panorama gór i super widok na zamek, więc zdecydowanie warto. Tu sobie popyla żółwik i słuchajcie, gdyby nie to, że już trochę tych żółwi w Albanii spotkaliśmy, to bym pomyślała, że komuś piknął z domu. Tuż obok obelisku edukacji macie też całkiem niezły widok na meczet. Jedyny, który pozostał, 13, które były tu aż do czasów komunistycznych. Słuchajcie, jesteśmy teraz w barze dla typowych lokalsów. No a wiadomo, co piją lokalsi. Raki. No i Michał podjął wezwanie. Ja nie. A nie pija mocnych alkoholi, więc to może być ciekawe doświadczenie. Nie wąchaj, tylko pij. O! Ciepłe. No nie jest to najlepsze. Używam szybko. Dziedziniec zamku w Giocastrze raz na 5 lat zamienia się w wielką scenę Narodowego Festiwalu Folklorystycznego. Jest to największa tego typu impreza w Albanii i jedna z największych na całych Bałkanach. I co? My akurat tutaj dzisiaj jesteśmy. Zapraszam. Zamek w Giocastrze jest ulokowany na wysokim skalistym wzniesieniu, dominującym nad Starym Miastem, które w całości zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Pierwsze fortyfikacje wzniesiono w tym miejscu w XII wieku. Stanowił on ważny ośrodek władzy w despocie Epiru. W 1417 twierdza została zdobyta przez Turków Osmańskich. Z czasem popadł w ruinę, ale został odbudowany po 1812 roku przez Alego Paszę i pełnił funkcję fortecy wojskowej. W czasie II wojny światowej był schronieniem dla mieszkańców miasta przed bombardowaniem. Po 1944 przetrzymywano w nim więźniów politycznych, był także miejscem straceń. Zamek jest jedną z największych zachowanych twierdz na ziemiach albańskich. Ma ponad 200 metrów długości i jest otoczony przez 7 wież. Do jej murów przylega wieża zegarowa i cerkiew. W jego murach znajduje się Muzeum Militarów z okresu II wojny światowej. Z tarasu widokowego rozpościera się piękna panorama kamiennej Giocastry, nazywanej również miastem tysiąca schodów lub srebrnych dachów. Będąc w Giocastrze, nie można nie wspomnieć o jednej z postaci historycznych Albanii i to niedawnej historii, mianowicie o Evanderze Hoxhy, czyli dyktatorze, który niemalże 40 lat rządził twardą ręką tym krajem od końca II wojny światowej do 1985 roku, kiedy zmarł. On się tutaj urodził, a za nami jest dom, jego dom, w którym w tej chwili jest urządzone Muzeum Etnografii. Ale kilka słów o tym Hoxhy. No, był dyktatorem, który oczywiście krwawo i brutalnie tłamsił opozycję, włącznie z mordowaniem, wtrącaniem tysięcy ludzi do więzień. Rządził twardą ręką, ale też trzeba zauważyć, że mocno zreformował Albanię, szczególnie po wojnie, która była strasznie wyniszczyła ten kraj. Zelektryfikował kraj, zindustrializował, zmienił prawa kobiet, ponieważ przed wojną, do czasów wojny, kobiety tutaj były traktowane jak przedmiot. Dosłownie jest nawet takie powiedzenie, że kobieta jest workiem, który żyje tak długo, nie, które może trwać tak długo, jak żyje w domu męża. Także kobiety zostały właściwie równouprawnione z mężczyznami z wyniku jego reform. Zlikwidował też analfabetyzm, który przed wojną sięgał tutaj do 90-95%, by w początkach latach 80. dojść do poziomu podobnego do krajów zachodnich. I oczywiście jak każdy z dyktatorów był też paranoikiem. Miał tu różne relacje z ZSRR, z Chinami, z jednymi się kłócił, z drugimi i tak dalej. W latach 60. zerwał stosunki z ZSRR i wpadł w paniczny strach, że chcą go zaatakować Związek Radziecki bądź też USA. I nakazał wybudować
ponad 500 000 bunkrów. Szacunki są od 600 tysięcy do 750 tysięcy bunkrów w całym kraju, gdzie przebadał jeden bunkier na 4 osoby, więc każdy właściwie mieszkaniec miał schronienie w bunkrze. Zresztą notorycznie im wmawiał, że są najlepszym narodem, wszyscy im zazdroszczą, chcą ich zaatakować, chcą ich zniszczyć i tak dalej. Także no, takie rządzenie strachem, coś podobnego do Korei Północnej. Zresztą też kult jednostki podobny do Kim Il-sena, którego właściwie sam potępiał, ale że tak powiem, pozował na geniusza, który zna się na każdym temacie. Każda książka napisana w Albanii podczas jego rządów musiała odnosić się, mieć jakieś cytaty z jego prac czy jego przemów. Także no taki lekko zwichrowany jak każdy z dyktatorów. Więc to nie ma co przynudzać więcej. Zrobił coś dobrego, no ale no był też draniem i dobrze, że już odszedł z tego świata. Na koniec zostawiliśmy spacer do akweduktu w Giorkastrze. Most zwany Mostem Aliego Paszy lub Manalat znajduje się w pobliżu zamku, nieco ukryty w górach. Był on częścią większego kompleksu akweduktów wybudowanych na początku XIX wieku. Jeśli zapytacie Albańczyków o najładniejsze plaże, to większość pokieruje Was w kierunku południa, Sarandy i Ksamilu. I faktycznie, plaże są tutaj piękne, ale naszym zdaniem poza sezonem. W sezonie ciągle jeszcze możecie znaleźć dzikie plaże z lazurową wodą, gdzie wcale nie ma tłumów, ale jest to poza kurortami. W Ksamilu jest dość tłoczno. W ostatnich latach powstało tu mnóstwo hoteli i restauracji. Większość plaż oferuje płatne leżaki, których ceny są bardzo różne. W zasadzie w zależności od obłożenia. W wysokim sezonie ceny mogą dochodzić nawet do 40 euro za dzień. Z wybrzeża rozciąga się widok na grecką wyspę Korfu i kilka malutkich albańskich wysepek. Natomiast nocą miasto tętni życiem. Jest mnóstwo imprez, część barów ma własne baseny, możemy bawić się tutaj do rana z dobrymi DJ-ami i oglądać festiwale świateł. W albańskim barze mamy prawdziwą dominikańską bachatę. Wprawdzie hity trochę stare, bo chyba 10 lat ma Prince Royce i solo coś tam beso, ale... Mamy tutaj atrakcję dla miłośników starożytnej historii, to nie byle jaką, Butrint, czyli pozostałości z antycznego greckiego polis. Historia mówi, że osada została założona tutaj w 8 wieku przed naszą erą. Legendy głoszą, że byli to Trojańczycy, którzy uciekali po upadku Troi i tutaj się właśnie osiedlili. W 4 wieku przed naszą erą miasto już zostało otoczone murami. Odkryte zostało współcześnie stosunkowo późno, bo dopiero w 1928 roku. W 2005 dopiero zostało udostępnione turystom do zwiedzania w takiej formie, jaką możecie oglądać do dzisiaj. Wstęp kosztuje 10 euro, czyli 1000 leków. A to, co widzicie za Kasią, to jest akurat wenecka wieża, która powstała tutaj dużo, dużo później. Ale fajnie było tutaj usiąść, przy gnieździe szerszeni. Butrint to miejsce ciekawe nie tylko archeologicznie, ale także przyrodniczo. Jest tutaj park narodowy, na terenie którego mieści się 800 gatunków roślin, z czego 16 jest zagrożonych wyginięciem, a 12 uznaje się za bardzo rzadkie. Podobnie jeśli chodzi o faunę. Mamy tutaj co oglądać. Jest 246 gatunków ptaków, 105 gatunków ryb i 39 ssaków i też część z tych zwierzaków ma status zwierząt chronionych. Butrint robi wrażenie, jest to bardzo duży teren. W czasach swojej świetności to musiało być okazałe miasto. No, myśmy się troszkę nałazili, żeby zobaczyć wszystkie te pozostałości po zabudowaniach, które się zachowały raczej w mniejszym niż większym stopniu. Ale na pewno warto to zobaczyć, poczuć ten oddech historii. Myśmy przyjechali tutaj około 9 rano, żeby było trochę chłodniej. To się nie udało, bo upał jest tak fiks. No i żeby było mniej ludzi. Też się nie udało, bo są tłumy, ale da się znaleźć momenty, że się jest przynajmniej przez chwileczkę sam na sam z historią. A ta ścieżka, która prowadzi
do akropolu miejscowego wysadzana jest eukaliptusami. Na ostatnich kilka godzin przed powrotem do Tirany postanowiliśmy udać się na niewielką, niezapchaną ludźmi uroczą plażę w miejscowości Lukowe. Znajduje się ona 30 minut jazdy samochodem na północ od centrum Sarandy. Przy samej plaży znajdziemy dwie restauracje, w których można się posilić lub nabyć zimne napoje. Ceny nie należą do najniższych. I tutaj można skorzystać z leżaków, po 10 euro za zestaw na dzień, ale można odejść kawałek i cieszyć się dziką i pustą plażą nad błękitnym Morzem Jońskim. To zdecydowanie najładniejsza z odwiedzonych przez nas plaż w Albanii. Będąc w Albanii, koniecznie musicie spróbować zupy kurczakowej. To jest chicken soup. Jest jakiś taki bardziej gęsty bulion niż u nas, zabarwiony. Wiem, śmietaną z kawałkami kurczaka. Do tego chleb podają pyszny. Naprawdę zupa jest rewelacyjna. Więc to koniecznie trzeba spróbować. Parę słów, jeśli chodzi o kawę w Albanii. Albańczycy piją zazwyczaj kawę na mieście, w kawiarniach, w knajpach. Jest ich tutaj zatrzęsienie do tego stopnia, że jak zapytałam gdzieś w pewnym miejscu, czy gdzieś tutaj jest miejsce, gdzie można się napić kawy, gość popatrzył na mnie i mówi: hej, jesteś w Albanii, tutaj wszędzie można się napić kawy. I faktycznie tak jest. I kawa jest tutaj bardzo tania. Kosztuje między 50 leków a 150, czyli 50 leków to jest pół euro. Wyobrażacie sobie kawę w Polsce za 2,50? No nierealne to jest. Tutaj ta kawa jest tania i naprawdę bardzo dobra. I co ciekawe, Albańczycy nie piją kawy rozpuszczalnej. Kawę rozpuszczalną możecie znaleźć tylko w supermarketach. Jest to towar importowany i bardzo drogi. Puszka takiej kawy może kosztować nawet w przeliczeniu na złotówki 80 zł. Dotarliśmy na lotnisko, zbliżamy się do końca naszej albańskiej przygody. To, czego nam się nie udało zobaczyć, a z racji tego, że to nie jest mój pierwszy pobyt w Albanii, to jak będziecie tutaj, to polecałabym wam, żeby jeszcze zahaczyć o Tiranę, o jezioro Szkoderskie. No i my pewnie wrócimy tutaj po to, żeby zdobyć Korab, czyli najwyższy szczyt Albanii. Z takich praktycznych rzeczy, o których dobrze, żebyście pamiętali, to nie wszędzie da się tutaj płacić kartą, a raczej nie jest to zbyt powszechne. Nawet jeśli mają terminal, no to kręcą nosem, generalnie pytają, czy nie macie gotówki. W większości miejsc można zapłacić euro. Przelicznik jest 1:1, czyli troszkę mniej korzystny, ale da się płacić euro. Natomiast zdarzają się też miejsca, w których przyjmują tylko leki, więc zawsze parę groszy, parę leków trzeba mieć w portfelu na wypadek takich właśnie sytuacji. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o vlogi z Albanii. Kraj jest zachwycający i niezwykle zróżnicowany. Piękne, niedostępne góry, stare miasta i zamki, piękne wybrzeże, plaże i czyste morze. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. My, ponad wszelką wątpliwość, wiemy, że wrócimy tu, by odkryć kolejne ciekawe miejsca i ponownie przeżyć albańską przygodę, podróżując od gór do morza. Dziękujemy, że byliście z nami, zachęcamy do subskrypcji i do odwiedzania naszego bloga. Do zobaczenia.